Ej, mam komutatora, zobaczcie! Witam was w wielkim turnieju! Zobacz kurwa, co się dzieje! Patrz, jakie kurwa ja intro zajebałem teraz, ty! I weź sobie parę wyciski F6 albo F1, nie? Bitka, kurwy, bitka! Halo, 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 Filipie? Czy jesteś w swoim studiu komentatorskim? Ja tu na dronie napierdalam. Halo. Halo. Kurwa, ja to zjebany amator. 20 mieliśmy być, on pewnie krawat dopiero wiązał, a już napierdalam od 10 godzin te streamy jebane. Halo! Gdzie on jest? O, jest, jesteś, zajebiście. Już cię biją, stary! No czemu nikt nie komentuje? Mokry suga, napierdala się z Lil Cookie! Tutaj biegam, macham mieczem, a mokry suga, kurwa, niesamowicie tutaj robi uniki. Zobaczcie, jest to zawzięcie, dawaj, Filipie. No, tutaj jak zobaczymy na... Dawaj. Jak zobaczymy oczywiście na bookmacherów, Suchar jest o wiele większym faworytem ze szkoły boksu Xayu Industries. Zobaczymy, Lil Cookie odpowiada. Ale pamiętajmy o tym, że Lil Cookie to jest bardzo twardy zawodnik i również potrafi wiele, wiele, wiele godzin na swoich streamach przepierdolić w GTA RP. O kurwa, jaka strefa! Ale teraz bierze go w róg! Cały czas defensywnie, mokry suchar, cały czas defensywnie został w ale tym momencie wypierdolony z gildii Xayu Industries. Chyba jego koledzy z teamu tak nie są zadowoleni z tego performance'u. Każda walka tak będzie wyglądać? Dawaj suchar, kurwa! Jestem na rożniku, ależ go ciacha niesamowicie, ja ci kręcę. Po skaku. Ile on ma kurwa HP? Ale jak to jest możliwe? Oni są jakoś przygotowani są, czy to po prostu każdy ma tyle samo HP? Może Felipe wyjaśnisz tutaj naszym widzom, bo niektórzy... No, oczywiście mają do dyspozycji złote jabłka, mają do dyspozycji pasjony. Mają do dyspozycji również swoje zajebiście ulepszone kurwa EQ. I właśnie w tym momencie Lil Cookie je wykorzystuje. Czyli teoria, można powiedzieć, żonglowania tutaj jabłkami. Kto kiedy użyje jabłka, wtedy tutaj chodzi, można zaskoczyć przeciwnika, rozumiem, tak? Absolutnie tak, Filipie. I zobacz, że cały czas tak naprawdę mokry suchar sprowadzany do narożnika. Lil Cookie się nie poddaje, ale słuchajcie, też ze strony narożnika Xayu Industries, żeby uciekał do środka, żeby mimo wszystko nie dał się sprowadzić do tego narożnika. Tak, więc pamiętajmy, że te sztuki walki to nie tylko oczywiście bitka, ale też zdobywanie przestrzeni, przebywanie terenu. Mechanizm został rozbity! Lil Cookie, ależ za maszystym ciosem! O kurwa, na golasa, suchar, na golasa! I przegrywa! Wypierdalaj! Co tu się wyprawia? Niesamowita walka, Lil Cookie pokonuje suchara, no! Niesamowicie, no rwią sobie kibice głowy, kurwa włosy z głowy i przechodzimy do naszego studia, Filipie. Absolutnie, absolutnie fenomenalny występ ze strony Lil Cookiego. Dużo się mówiło o tym zawodniku, on od samego początku nie został dodany na serwer, z różnych oczywiście przyczyn, nie będziemy w nie jakoś bardzo mocno wnikać, ale jest uważany za bardzo dużego grindera, na Minecrafcie się znano, co udowodnił gdzieś tutaj w tym starciu, no mokry suchar, na pewno nie zapomni tego starcia. Tak, jasne, oczywiście i ten no czas... No i oczywiście warto ogłosić, mokry suchar w tym momencie szuka gildii. O, dokładnie tak, albo nawet nowego serwera. Tak czy siak przechodzimy do na pewno Lil Cookiego, który nie tylko potrafi dużo czasu poświęcić na grę, ale potrafi ten czas świetnie wykorzystać. Następna walka to... Filipie, przedstaw nam zawodników. Nexe kontra Cinkrow, więc można powiedzieć spotkanie dwóch światów. Wow, tak jest, Counter-Strike i Liga Legend. Czy tutaj machanie mieczem na przykład z takiej dżungli przeniesie się na Minecrafta? A czy strzelanie tak zwanych headówek przez dachówki, headówki przez dachówki przeniesie się na teren Minecrafta? To się okaże tuż za pokrótkiej przerwie. Nexe CS, tak? Nexe CSGO? Chyba tutaj papiery mam pojebane. Który kto walczy? Który jest z Kantera? Nexe CSGO jest z Kantera. Nexe nie jest z Kantera, ale... Wszyscy się nikt nie skapnął, także spoko. Okej, okay, Nexe Cinkrow, zobaczmy tutaj zwierzęta, już wychodzą z klatki. Co możesz powiedzieć o Cinkrowie? Chyba wszyscy wiedzą, zobaczcie, rzucają w niego jabłkami. Karmi któryś sędzia. 0-15 w Lecu, można powiedzieć, że to jest agent 0-15, ale wiadomo, może się śmiać. Lec to nie tylko Liga Legend, to są ogromne emocje, obciążenie emocjonalne, to są no, wiadomo, super drużyny, więc czasem tak się wydarzy. Absolutnie nie mówię tego przekąśliwie. A po drugiej stronie Nexe, czyli ten nie z CS-a. Czy z CS-a? Tak, Nexe nie jest z CS-a. A z czego jest? Musimy się gdzieś tam Among Usa, ale wydaje mi się, że też wywodzi się właśnie ze środowiska Minecraftowego. Minecraft, okej. Czy możemy doświadczenie, przywitanie obydwóch panów i Cinkrow już zmierza na środek oktagonu. Czy będzie zbicie piątek? Najpierw piątkę i uciekamy do piątka, no. Okej, zawodnicy umówili się, żeby ścisnąć... Wow, wykurwił mu! Jednak wykurwił mu. Tak. Walczysz, kurwy, walczyć! Okej, tu już widać, że to jest, no...
Ale poszli w tango. Jeden i drugi naprawdę bardzo mocno chce zwyciężyć. O Cinkrowie można naprawdę wiedzieć, wiele powiedzieć. Profesjonalny zawodnik, szanowany przez każdego ze społeczności League of Legends. To oczywiście przeszłość. Dzisiaj po prostu ciska mieczem w Minecrafcie, ale również należy docenić go za wielkie starania. Wcześniej w gildii Kurwa Mać w tym momencie dołączył do ziutów, ale ma teraz bardzo duże problemy. Zobacz, oj, cofa się! Zobacz, jak go dopierdala! Mocna wymiana. No tak, jak wcześniej wspomniałeś, Cinkro w tym momencie mógł być gdzieś na wielkich scenach Ligi Legend, a w tym momencie bije się na w klockowej arenie z Nexe. Więc jak mówię, ten człowiek przeszedł pewną drogę, w pewnym momencie kurwa zawrócił, albo się gdzieś zgubił, nieważne, nieistotne, na Nexe. Młody chłopak z ambicjami Minecraft w tym momencie może, kto wie, kilka widzów zyskać w tej walce. Jak widzimy, w tym momencie ostra wymiana, na razie jabłka się zgadzają, armory też dobrze zbudowane. Cóż mogę powiedzieć, nie ma tutaj nawet faworyta, bo to jest, można powiedzieć, jak rzut monetą. Zgadza się, tutaj w pierwszej chwili mieliśmy do czynienia z bardzo dużym parciem Nexa na Cinkrowa. To właśnie on był tą stroną napierającą, no ale w tym momencie znowu odwróciło się to wszystko. Teraz znowu Cinkrow ucieka do narożnika, pieprzy właśnie jest złote to... jabłko, ale dostaje po plecach. What the fuck? Co tam? Nie dochodzi tylko do samej walki, ale ludzie, czy przepraszam, zawodnicy chcą nas niesiemy wpłynąć też, można powiedzieć, zagrywkami psychologicznymi. Dochodzi do okrzyków. Ale chyba mamy też tu fanki, zobaczcie. Tutaj widzę kwadratowe piersi wyskakują spod t-shirtów. Pokazują się właśnie na scenie, niesamowita oprawa. Coś niesamowitego. Wow, rzucałem się jabłka, to nie wiem, czy to są jabłka, kurwa. Czy on wpierdala te jabłka? To są potki, nie ma jabłek, nie ma. A, potki, tak, wpierdala potki. To jest! Dojeżdżę go, ale ciężko powiedzieć, bo tak, wydaje mi się, że... Wyłącz internet, bo ty spierdalaj, kurwa, nie będziesz mówił mu, co mam robić na streamie. Mam 30 lat i komentuję sobie Minecrafta i chuj ci do tego. Dobrze, świetnie, Nexy przyk... Nexy tu atakuje. Super zabawa, kurwa, efekty dźwiękowe. Właśnie tak, na tym też pracowaliśmy, to jest Streamlabs za 700 zł. Okej, przechodzimy też do walki. No powiem, że ta walka jest na pewno wydłużona. Tutaj też zastosowana jest troszkę większa wytrzymałość na pewno obydwu zawodników. Więcej ucieczki, większa kondycja. No jak się patrzy, niesamowity pojedynek kondycyjny. Teraz obserwuję całą walkę z perspektywy Cinkrowa. Faktycznie są gdzieś tutaj takie uniki lewo-prawo. Lewo-prawo próbuje wykorzystać w tych momentach, ale mimo wszystko cały czas Nexa na prowadzeniu. Kto twoim zdaniem teraz jest w lepszej sytuacji? Bo ty multi rozumiem, że jesteś bardziej... No jesteś ekspertem, tak? Moim zdaniem Nexe ma przewagę oczywiście podkową, dlaczego, że Cinkrow zużył już chyba z... Nie wiem, czy widzisz, ile on zużył podków, tak? Wow, Cinkrow nie ma hełmu! Czy jesteś w stanie ocenić, która z tych małp może wygrać, tak? Okej, niesamowite. Nexe wygrywa na 100%. I oni mają prawa wyborcze, tak? Dobrze, brawo, dawaj, chyba Nexe ma przewagę. Bez hełmu będzie mu ciężko, bo jak dostanie przecież w głowę mieczem, no to on mu rozciacha. O, jedzenie przyszło. Dobra, podjudzaj tam ludzi. Okej, w tym razie komentator Baris Platynow w tym momencie delektuje się zamówionym przed chwilą przez siebie jedzonkiem, ale sprawdźmy. Nexe cały czas go dopierdala. Cinkrow już bez hełmu pokazał swoją twarz. Tak, nie ma hełmu, nie ma hełmu, w tym momencie to wszystko jest, to jest burger chyba, tak? To jest meat and go, czyli wołowina szarpana, kurwa, z chlebem i tą, gyrosem, kurwa, gyrosem. Parisie, tak? Warto zaznaczyć, że Nexe nie użył ani jednej potki na leczenie tej walce. Nie użył żadnej potki? Ani jednej potki nie użył przy walce. No, jak nie wierzę w to, jak to jest możliwe. Jestem pod mega wrażeniem. Wow. Ale no niestety trzeba przyznać, że po tej walce wydarzy się to samo, co przed tygodniem. Nexe znowu będzie chodził i mówił, że nie może mówić, bo za dużo krzycza. Tak, ale może tym krzykiem sprowadził zawodnika do takiej, a nie innej sytuacji. Niesamowite. Jaka walka teraz przed nami jest? W tym momencie Nafcia kontra VGZ szykuje nam się. No Nafcia, proszę bardzo, rzuca kwiatkami w publiczność, zobacz, ale to jest dobre wyjście, to jest dobry opening. A przez chwilę pewnie przyjdzie mi komentować samemu, ponieważ mój duo partner w tym momencie wpierdala burgera, ale 3, 2, 1 i poszli. VGZ kontra Nafcia. Tak na razie badają się delikatnie, powolutku. VGZ obkręca się, żeby pokazać, że ta walka wcale go nie interesuje, no ale przecież dostać wpierdol od Nafci na takiej arenie to przecież wstyd. Ja bym chyba usunął kanał na Twitchu, ale zobaczymy, jak będzie w wykonaniu VGZ. Napierdala VGZ, ale bardzo mocno podskakuje. Zobacz, Nafcia jest wcale nie defensywnie. Ona nie chce podejść do tej walki jako underdog, tylko po prostu napierdala. Wiele się mówiło o Nefcie jako underdogu, o osobie nieprzygotowanej, osobie, która nie trzyma tego reżimu treningowego. Ale jak wielu ekspertów się pomyliło, tak w tym oczywiście w przypadku znowu się pomylili. Nefcia miała obóz przygotowawczy, kurwa, w Choroszczy.
3 miesiące grania w Minecrafta w takim specjalnym kaftanie obciążeniowym. Ona wie, co to znaczy pasja, ona wie, co to znaczy przeciwwskazania, ona wie, co to znaczy przełamywać granice. Ale na pewno przełamała, bo... Chyba, że nie będę kończył, kurwa, kontynuuj. Dostaję informację również, że niezależnie od wyniku tego spotkania, Nawcia na sam koniec zareklamuje swój nowy profil na OnlyFansie. Czekamy w takim razie wszyscy na to, aby to spotkanie po prostu się zakończyło, no i żeby Nawcia oczywiście nie straciła przytomności. Zastanawiam się, czemu ona 5 potek używa. W jednym momencie? Mamy tutaj na linii eksperta Multiego. Dlaczego to jest złe zachowanie? Jest to złe zachowanie, ponieważ jest to wastowanie potek, tak? Wystarczą 2 potki tak naprawdę, żeby doładować się do fulla. A management podkowy jest bardzo ważny w tej walce, tak? Management podkowy, tak jest. Slang oczywiście minecraftowy, chodzi oczywiście o defensywę, czyli armor, tak? Taki czy nie? Management podkowy to znaczy, że w momencie, kiedy kończą nam się potki, tak, to wtedy na złej pozycji, prawda? Wtedy przeciwnik ma więcej opcji do leczenia się. Natomiast Nawcia tutaj no wastuje te potki niepotrzebnie. Wystarczą 2 tak naprawdę, żeby doładować się tutaj do pula. Muszę wziąć gryza, bo zwastuje tą temperaturę tej oczywiście szarpanej wołowiny i Testry chciałbym cię tu wybić z tropu z błędu, ponieważ powiedziałeś, że burgera to jest kanapka z szarpaną wołowiną. To koło burgera, koleżko, nie stało. No, kanapka z szarpaną wołowiną naprawdę brzmi naprawdę znakomicie. A VGZ cały czas w tym prowadzeniu. Nawcia za chwilę prawdopodobnie zauważył ten swój błąd, o którym wspominał Multi. Złe dysponowanie środkami, które mogą ulepszyć zdrowie, wyjdzie za chwilę. Dodatkowo popełnia kolejny błąd. Rzuca potki przez siebie, lecząc przeciwnika przy tym. Nie, no to brzmi jak kurwa ustawka. Kto ją przygotowywał do walki? Już nie ma hełmu. To już jest przesądzone, moi drodzy. Już bije ją po gołej bani. Spięte włosy jeszcze w kok, ale no ciężko będzie z tego wyjść. VGZ teraz w natarciu absolutnie. Nawcia pokonana! No i zwycięstwo, moi drodzy. VGZ, piękna akcja. Ale szkoda, no dziewczyna powinna z kobietą walczyć, no bo wyrównane szanse, no. Moim zdaniem, no. Dobrze, Filip, jesteś? Jestem cały czas warty i gotowy, jak najbardziej. Pytanie, kto będzie w tym momencie Anterias kontra Aki. Widzę, że zawodnicy już są gotowi do wyjścia. Nie dostałem. A Multi później będzie bił się z Kasix. To jest walka wieczoru, którą z chęcią tu jeszcze chciał skomentować. Multi Wysocki, kontra Kasix. Wysocki z Młodziutkim, proszę bardzo. Bardzo bójcie pojedynek. Luki z Kubiksem. O, to też będzie Luki ciekawe. Luki z Kubiksem, ale to będzie starcie, bardzo, no to muszę zobaczyć. Ważne. To muszę zobaczyć. Tak naprawdę ta karta walki dopiero się otwiera. Mieliśmy to do czynienia z dwoma trzema pojedynkami, ale to zacznie, to ciasto zaczyna nabierać rumieńców z walki na walkę, więc naprawdę zostańcie z nami, kupujcie Perview i oczywiście jak to się nazywa? Meet and Fit, kurwa? Meet and Greet, kurwa? W sali Meet and Greet się możecie potem spotkać po całej gali z naszymi zawodnikami. Przechodzimy do walki numer 4. Jest to ostatnia walka w systemie oczywiście Free Fight. Ostatni Free Fight, następne oczywiście tylko i wyłącznie dla subskrybentów. Tak jest, właśnie. Reklamy też napierdalać trzeba, bo widzę, że więcej widzów jest, to trzeba napierdalać. Mam teraz 8 ustawione, kurwa, co 10 minut. Napierdalać tam, oglądać! Niech młyn chodzi! Zobaczmy, jak tutaj Antaria z zioma tutaj można powiedzieć, odtańcza swój taniec zwycięstwa, albo taniec, który ma przywołać szczęście. Po drugiej stronie już widać skupienie namalowane na twarzy jednego z kolejnych zawodników. Jest to oczywiście Aki. Czemu nie ma ksywki tutaj? Gdzie ona spierdoliła? Dawaj, Akson. Lecę, kurwa. Ruszyli, moi drodzy. Już poszli. Poszli. Aki bardzo pewnie. Napierdalamy się, chodź. Tutaj w lewej dłoni trzyma jeszcze niedojedzoną bułkę z szatni, którą otrzymał od swoich kolegów z Xayo Industries, ale Anterias w tym momencie w takiej ofensywie, Filipie, nie wiem, czy zauważasz, ale spróbuję Akiego właśnie do narożnika. Tak, zepchnąć, żeby... Chodzi mu to świetnie. Ograniczyć możliwości ruchu. Tam nie będzie miał opcji, jak ujść, jak zejść pod ten cios. No i może dojść do takiego klinczu podsiadkowego, gdzie Aki może nie mieć szans. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzi. Oczywiście nie ma tutaj mowy o żadnej walce w parterze. Aki bardzo ładnie wyminął tą pierwszą próbę sprowadzenia go pod ścianę, ale teraz mimo wszystko już pod tą ścianą się znajduje, więc Anterias z dużą przewagą. O, ciekawe, niesamowita walka. No kurwa, takich emocji dawno, naprawdę dawno nie widziałem. But I mean, how do you call it a mistake when the last round he ended up on top? And on the back of Usman. Naprawdę niespodziewana akcja. I just don't think that Leon's gonna shoot a double leg and take down Kamaru Usman. Cały czas miecze wirują, kurwa, w powietrzu. Proszę zobaczyć, cały czas te... Widzieliście panowie kiedyś taką sytuację, w której... Ale się zgrywa! Co się dzieje?
Rymsuła, kurwa, zepchałeś mnie, widziałem to, kurwa. Chuj mnie spychać. Zobacz, jeszcze Anterias rozjebał ci głowę. Jeszcze stanie zwycięstwa, proszę państwa. Brawo, brawo, klaski, naprawdę świetnie to wygląda. Świetna dyspozycja i cały czas kontrola walki, cały czas go trzymał na dystans. Obijał go krótkimi ciosami, nawet jakby nie skończył tego w czasie, to by wygrał na pewno punkty. Niesamowita prezencja. Oddajemy głos do studia. Za chwilę Włodar i Adrian Longi. O, to będzie pojedynek. Lecimy, świat muzyki spotyka się w tym momencie ze światem streamerskim. Potencjał w tej walce również ma i Włodar. Tak naprawdę zobacz, że to jest po prostu cios na cios. Idą naprawdę łeb w łeb. Ale zobaczmy, no faworytem podobno jest tutaj Adrian Longi, który ma większe doświadczenie w Minecrafcie. Włodar już spotował chyba z 5 razy. Tak. Poważnie? Tak, kolejna tak, podka użytka, kolejna podka użytka, więc tak naprawdę Adrian bardzo, bardzo duża przewaga. Jeżeli Włodar nie zrobi czegoś fascynującego, no to będzie przepierdolka. Tylko czy da się coś zrobić w takiej sytuacji, skoro mamy już potek, przeciwnik te potki ma, kontroluje tutaj mid game, kurwa, wiesz o co Oczywiście, chodzi? Oczywiście, że tak, to trzeba wtedy trzymać po prostu bliski dystans, nie dać oponentowi uciec, żeby ta potka uleczyła dwie osoby. A, wow, to w takim razie rozwiązałeś tutaj wiele wątpliwości, na pewno niejasności, które krążą wśród widzów i na przykład krążą w tym studiu, bo nawet nie wiedziałem o takim czymś, że rzeczywiście dwie postacie mogą się leczyć jednocześnie, kiedy blisko się leczą. Coś niesamowitego, wow. Ja dowiedziałem się 5 minut temu, ale na spokojności, zobacz, że cały czas ta wymiana bardzo mocna. Adrian w tym momencie próbuje zepchnąć się Włodara do narożnika, ale ten nie daje się... Tak jest, świetnie, tutaj widzę odskoki, jednak leczy się Włodar, leczy się też oczywiście Adrian i tutaj nie uleczyli się nawzajem. Niesamowita walka, no każda walka, można powiedzieć, że jest inna. Każda walka na innej płaszczyźnie się rozgrywa. Każda walka ma swój smak, ma swój vibe, unikalny, można powiedzieć, anturaż, która się cechuje, nasycona, można powiedzieć, jest zwrotami akcji. Niesamowity turniej, no coś, kurwa, pojebanego, rzekłbym, przepraszam za stwierdzenie. No w tym momencie już bardzo ciężkie kłopoty. Nie ma hełmu, Włodar, nie ma hełmu. Kłopoty. W tym momencie mamy okazję zaobserwować, chyba raczej się wyjeżdża. Włodar w narożniku, rozjebany ma nos, kurwa, co tu się dzieje? Ale tu jest cały jego doping. Siewiersza! Dawaj mu, siewiersza no! Już nie ma punktów, niestety! Kurwa mać! Adrian 1G, zwycięzca tego pojedynku! Ale zobaczcie, może jest przegrana, może jest walka, zobaczcie trybuny! Wypierdalaj! Ej, stopa, kamkizy dla ciebie, kamkizma was jest! Czekaj, Pelcu, gruba mruwa, kamkizna was jest! Zoom! Halo! Kamkiz jest na was, budzi. O, Felcu wstydliwy. No trudno, no. Może w walce będzie miał więcej odwagi. Przechodzimy do kolejnej walki. Niesamowita zabawa. Pamiętajcie, żeby kupić subskrypcję na tym kanale. Bo jak nie, to kurwa nic się nie stanie i będziecie dalej mogli bawić, bo to nie ma znaczenia, czy ktoś ma zobaczenie. To teraz? Stopa kontra... Stopa kontra Mylin. Wow, stopa kontra Miley. No, zobaczymy. Ma nutę motywacyjną. No i za chwilę zaczną na plakatach. Polek Poznań już chyba wbiega na morale. Dobra, no gramy tutaj. Tak. Jeszcze Filipie, poczekaj chwilę. Niech Lech Poznań cię nie zwiedzie, bo w tym momencie stopa kontra Mylin na plakatach. Jeszcze przed rozpoczęciem tego wydarzenia ogłaszaliśmy, że podczas tego pojedynku będzie można zaobserwować, że będzie tutaj stopa Mylin. Dużo widzów odebrało to zupełnie inaczej, ale ten pojedynek naprawdę, naprawdę dostarczy nam wielu wrażeń. Pytanie, czy lubicie, kurwa, ciastka piegustnie? Ja, kurwa, uwielbiam. Jedziemy! Zobaczymy, Miley. Ucieka, znowu karta walk, spotała na figla. Stopa napierdala się z kobietą. To jest troszkę nierówna walka, moim zdaniem. Ale trudno. Rozpoczynamy. Jazda. Bawimy się. No, ciężka sytuacja u Miley. Wydaje mi się, że zdaje sobie sprawę o swoim położeniu. Mimo wszystko walczy w tym momencie już tylko i wyłącznie charakterem. Chyba potek już nie ma, albo wykorzystała w tym momencie ostatni. Multi złotych jabłek nie ma tutaj w tym zestawieniu, nie, prawda? Nie, są to tylko, jest to tak zwany mecz w stylu no debuff. Potem szkwał wypchnął nas, bo sam lepszy. Bardzo agresywnie, zobaczcie, Mylin wypchnięta, Mylin nawet pokonana. Nawet zbroja nie zeszła. Wow. Management podkowy. No stopa doświadczony, stopa ma doświadczenie w Minecrafcie, co? Widzę, że to nie... Grał w RL Crafta, więc ma jakieś tam doświadczenie, ale nie wiem jak z PvP. No robimy tak, Zaha kontra Bloody, tak? Zaha kontra Bloody w tym momencie. Jest to ciężka predykcja. Felipe, kiedy z Pelcu? Bo to jest wielkie wydarzenie dla jego rodziny i tak dalej, to chcę, wiesz, powiedzieć wszystkim. Wiem,
więc... No to doświadczenie na pewno, będzie bardzo, bardzo ważne, ta walka ze stresem. No i ruszyli w tym momencie Bladi kontra Zacha. No mimo wszystko faktycznie, jeżeli chodzi o publiczność, to oni bardziej stawiają w tym wszystkim na Bladiego. Chociaż powiem szczerze, jak tak patrzę, to jest bardzo wyrównanie, hit za hit. Jeszcze Zacha nie użył żadnej potki, jako ciekawostkę mogę powiedzieć, Zacha chyba w ogóle nie używa przekleństw. Bladi tak samo. Bladi tak samo, proszę bardzo. Obaj panowie stosują tak zwany myk, ja dole. Tak to wygląda, tak to wygląda. Tak, mutują się samotnie, ale wydaje mi się, że w tym momencie tam kurwy na streamie lecą, że hej, bo naprawdę to są wielkie emocje. Gdybyś mógł nam jeszcze multi powiedzieć, wyjście na strefę. Co to znaczy? Strefa jest to taka umiejętność, dzięki której odpychamy swojego przeciwnika do takiej odległości, że on nie jest w stanie nas dosięgnąć, ale my jesteśmy w stanie go dosięgnąć, kiedy jest w powietrzu. Mhm. Dzięki temu możemy założyć takiego kombosa, że zawodnik po prostu ciągle jest odpychany w powietrzu, próbuje uderzyć, ale nic nie może zrobić. W ten sposób. Wow. Jaka jest kontra w takim razie na to? Podbiec? No, kontra jest taka, że po prostu trzeba albo do tyłu odbiec, lub po prostu wbić się w momencie, kiedy ten użytkownik na przykład próbuje skoczyć, tak? Zepsuć mu po prostu kryta. Też nie jestem jakimś ekspertem, ale wydaje mi się, że taka jest najlepsza technika. Tutaj jak widzimy, obydwoje na siebie skaczą, co jest błędem, dlatego że obydwoje się odpychają i nie są w stanie założyć żadnej strefy. O, teraz to brzmi naprawdę poważnie. No widać, że bez założenia odpowiednich stref ci gracze nie dojdą do konsensusu i finału tej batalii. Wydaje mi się, że stawiam na szczęście, ale to szczęście sprzyja Bladiemu. Nie mamy hełmu, Zachy. To już jest koniec, moi drodzy. Chyba, że Bladi też już jest... No nie wiem, ale raczej... Co jest? Moment. To był fejkowe zdjęcie hełmu! Ja pierdolę! Nie wierzę! Niemożliwe! To jest kurwa Ibrahimowicz, kurwa Minecrafta! Ale czy coś to da? Ibrahimowicz znaczy się. W tarapatach, naprawdę! Bokciam na czacie, kurwa, co go już odjebał! Momencik, on założył nowy hełm, czy zdjął go wcześniej? Chuj wistar, możemy pytać gdzie hełmów! Zdjął! A bo wiesz co robił? On się napierdalał z nim, ale jednocześnie multitaskował, kurwa, kraftowanie nowego hełmu! I napierdalał się z nim, budował kolejny hełm! Pa, drugi mu rozjebał, ale jaja! Padł, moi drodzy. Wydaje mi się, że on próbował zdjąć hełm, żeby uratować jeszcze to durability, natomiast nie udało mu się to. Nie udało mu się to, jest przegrany. Ale jaja. Niesamowita sprawa. Może wyjść trunkami. Zacha już nie ma butów. Zacha już nie ma butów, to już jest koniec, moi drodzy. Tak jest, tak jak myślałem. Widzicie, to są emocje. Proszę, Bladi! Ale się jeszcze nie znaleźli. Rozjuczyłem! No, Bladi, no jestem pod wrażeniem, powiem ci szczerze, bo jest dla mnie... No, niezła walka. No, powiem ci szczerze. I zobaczymy, kto teraz się będzie mierzył z kimś. Wow, kurwa, Junior, ja pierdolę, mały. Kontra? Gruba mruwa. Kontra? Bartman, admin, ja pierdolę, nie, to gruba mruwa się będzie bić. Gruba mruwa, tak jest. Ja wchodzę zaraz, tak? To muszę się znowu wyszczać. No, przygotuj się, czyż taką lekką presję? Mentalnie jestem rozjebany, człowieku, bo się wkurwiałem na... I patrz, jest jak multi. I wolałbym odejść. Tutaj. No, to były jakieś problemy pewne z połączeniem, prawda? Z dojechaniem na ten turniej, tak? Tak, niestety. Ja mogę być takim później. Właśnie duchem w Minecrafcie na serwerze, albo wiesz co lepsze, na serwerze RP. Latasz i tylko streamujesz innych, co robią. I nic nie musisz robić. Pat, podlatujesz tutaj. Jakiś szybki wywiad. Czy nie ma żadnego pancerza? Tak, nie wiem, tarczy czy coś? Jak tam sam? Pa. Małpa, banan. Dobra, Mati kontra gruba mruwa. Zaczynamy walkę. 3, 2, 1 i poszli. O, niesamowite starcie! A kto to jest ten drugi, bo nie słychać go? Znaczy, nie pierdolę, nie widać jego niku. Ten drugi to jest Mati, no i pytanie, jak będzie wyglądała wytrzymałość. A dlaczego Mati jest taki mały? Dlaczego Mati jest taki niski? Mati w tym momencie shiftuje. Mati shiftuje, czyli tak technika, kurwa, na przeczajonego węża. Ja bym zadał najważniejsze pytanie tego pojedynku. Jak bardzo wytrzymały jest Mati? Shiftuje! Byłem w tym momencie co tu się, kurwa, dzieje? Gildii i wiem doskonale, że czasami ciężko z nią wytrzymać. No i pytanie, czy to się mu uda w tymże pojedynku? Shiftowanie, no powiem ci, że z każdym pojedynkiem widzę coraz nowe techniki. Faworytem rozumiem, że tutaj jest Mati, tak? Tak, tak. Zgadza się. Utalentowany zawodnik. Chciałbym tylko powiedzieć, że to shiftowanie, które widzimy, jest to prawdopodobnie wizualny bug. To nie znaczy, że on trzyma teraz shift.
A, takie złudzenie, można tak, powiedzieć. Tak, złudzenie optyczne, dokładnie tak. Ja ci kręcę. Dziękuję za suby. Radzi sobie całkiem nieźle, muszę powiedzieć, gruba mruwa. Ale to nie jest jej pierwsza przygoda tak naprawdę w Minecrafcie. Jest to doświadczona dosyć zawodniczka. O Matin niewiele w tym momencie możemy powiedzieć, ale jego prezencja również nie wygląda źle, ale wydaje mi się, że przewaga tutaj po stronie grubej mrówy, mimo wszystko. Dokładnie tak, może na konferencjach nie by wydawało się, ale zawodnicy jednak mają delikatną przeszłość sportową. Widać tutaj przygotowanie motoryka, co najważniejsze, znajomość po prostu swojego ciała. Wiedzą, na co sobie mogą pozwolić. Świetne leczenie, odskok, double dash i nie mamy teraz hełmu, double fronty frame. Double flip stop, slide kurwa po poręczy, robi mu teraz kurwa druty na drutach, szyję kurwa na drutach, świetnie robi to. Crunchy boy, zamyka go, robi mu Nelsona podwrótkowego. No to są znane techniki z Minecrafta. Gruba mrowa jeszcze próbuje coś tutaj zapchać dziurę, ale niestety. Gruba już bez kasku, gruba bez kasku, może być naprawdę ciężko. Bo on już butów nie ma. Ajajajajaj. Gratulacje, Mati. Zobaczcie, udziewałem już zbroję, już słychać tylko szelest, też może być stukot zakładanego rynsztunku. No szykuje się niezła walka, szykuje się niezła walka. Jak typujecie na czacie, kto to może wygrać? No Multi na pewno duże doświadczenie, jeśli chodzi o Minecrafta. Ale Kasix też widzimy ją, na tej scenie. Duża ilość sponsorów, zaciekawienie tą postacią, tym zawodnikiem, który można powiedzieć w tym świecie jest od dłuższego czasu, ale dopiero teraz można powiedzieć jest zauważany przez większe federacje Minecraftowych pojebanych gierek dla zjebów. Zaczynamy! Jazda! Let's get it poppin'! Multi kontra Kasix. Kasix dotychczas bardzo dużo wędkowała, bardzo dużo łowiła ryb. W Minecrafcie sam miałem przyjemność stanąć u niej, przy jej boku na jednym z pomostów, ale Multi mimo wszystko cały czas napierdala, chociaż te nie wszystkie jego potyczki okazywały się zwycięskie. Ale zobaczcie, jak Mulczak wychodzi, Mulczak wychodzi na zygzaku, to jest jego technika, tak, z tego jest znany. Zobaczcie, jaki zgarbiony, jak kraniska. I pierwsze uderzenie, każdy złapuje na wątrobę, dwa na brzuch, już jest skulona, ona już jej się nie chce. Ona wypływa ochraniacz, a to dopiero trzecia sekunda walki. Niesamowicie stłamsił w tym momencie swoją przeciwniczkę. Ona ma wyjebane, czy to jest kobieta, czy nie. On po prostu jedzie, bo to są zawody, bo jest to urwa turniej. Zobaczył ładnie zygzak, zapętla ją. Ona już się cofa, ona nie wie, co jest 5. Nie wiem, czy w ogóle Multi otrzymał jakiekolwiek obrażenia w tym momencie. Świetnie to wygląda. Multiak widać, że się przygotowywał. Kasix. No ale pamiętajmy, że Kasix może mieć przewagę, jeżeli chodzi o picie tych potionów. Niejednokrotnie udowadnia na swoich streamach, że potrafi butelkę obalić w półtorej sekundy. O, tak, właśnie to są takie mankamenty, tego w walce nie pokażesz, tego w walce nie użyjesz, ale to są takie mankamenty, które, no nie wiem, czy wykorzysta Kasix, czy Multiakowi to przeszkodzi. Pamiętajmy, że Multi to jest tak naprawdę walka o honor, duża rzesza fanów liczy na jego, no umówmy się, w przypadku porażki totalna kompromitacja. No, może być to wypominane temu zawodnikowi przez kolejne dni, tygodnie, miesiące. Są pewne plamy, które zmykają, znikają, przepraszam, po kilku dniach. Ale to może być nawet blizna, Zobaczymy, jak sobie poradzi z tym dredziasty. Publika, jak widać, bardzo dobrze się bawi. Cały czas jakieś nutki puszczane przez DJ-a Zwierzaka. Ale teraz proszę zobaczyć, Kasix zepchnięta, wypchnięta. Ale ją bierze w jaskini. Dobrze, ale nie jest zmiana. On jest pod siatką. Napierdala mieczem. Zobacz, Kasia tak naprawdę nie może nawet odejść na pół metra, żeby się wyleczyć. Żeby wypić jakąś potkę. Jej najmocniejsza strona. Niesamowity pressing. Jest w tym momencie, no, niewykorzystywane. Publika nie wie, jak to będzie, ziom, ale my chyba doskonale wiemy. W tym momencie Kasi udało się na kilkanaście metrów odskoczyć. To jest ta właśnie przerwa na posiłek, na uzupełnienie płynów. I za chwilę znowu wracają i miecze znowu skrzyżowały się w tym momencie podbródkowe. Kilka tych ciosów na wątrobę. To być może jest taktyka Multiego, bo ta wątroba u Kasi, no, od długich miesięcy już na wyczerpaniu. Ale w tym momencie znowu odwrócenie. Kasia już bez hełmu rzuca te potki pod siebie, lecząc tym samym również Multiego. To są ostatnie ciosy, Cappuccino. Tutaj się już nic nie wydarzy. To Kasia będzie poległa! Spierdolnięty. Ale słuchajcie, zobaczmy, jak ta walka przebiega. Kasix już nie ma szans raczej wyjść z tego. No jest po prostu zapędzona w kozi róg. Multi odnosi pierwsze zwycięstwo na gali Minecraft Show. Można już pogratulować, wiadomo, to już tylko formalność, dobija już swoją przeciwniczkę. A walka zawsze toczy się do końca, Filipie. Może tutaj jeszcze coś się wydarzyć. No dajmy Kasi jeszcze szansę. Dajmy szansę, ale bez hełmu będzie ciężko je rywalizować z Multiakiem. Kurwa, mogli się bez zbroi napierdalać. Dobrze, wyjebał jej. Brawo, brawo. Multi chyba nawet nie spocony po tym. Może krótki wywiad, jak ten pojedynek jego według ciebie? Do ringu, tak. Mateusz Borek przeprowadzi tutaj wywiad. Witam serdecznie w Multiak. Jak ta walka? Jakie uczucia po zwycięstwie, w swoim pierwszym zwycięstwie?
No, że tak powiem, udało mi się założyć parokrotnie, bym powiedział, nawet 30 razy strefę pod rząd, tak? Tutaj starałem się zachować spokój, chociaż serce biło bardzo mocno, ponieważ była duża presja, tak? Musiałem tutaj uratować honor meduski official. No, w jaki sposób udało mi się kontrolować moje, że tak powiem, nerwy, nawozy, trzymać nawozy, skupiłem się tutaj na technice i się udało. Gratulujemy, to była niesamowita walka i pytanie, kto następny w walce? No chyba co turniej wylosuje w sumie.